Hello and welcome back to Witcher 2. Let's go. Oh, I cannot go into my inventory. Okay, let's provoke the guards. Straż! Podejdź tu! Czego się drzesz? Mamy cię uciszyć? Yes. Grave wards? What with these bars? Gdyby nie było tych krat, inaczej byście gadali. Ta? No to zobaczymy! Maybe I should have freed myself from... Wytłukę z ciebie podroby! Wait, oh, I was... Okay, there are quick time events. Double quick time events. Okay. B, A. Okay, D. I really like that sequence, it's not your usual quick time events. Come on, I know you can see it. Thank you. And what about this second guard? Cool. Sure, might as well. If there's anything else. Really? Cholerne pochodnie mogą mnie zobaczyć. Co to było? Can we? Oh, okay. Might as well do this. Yes, and to redirect arrows. More health, please. Yes. Come on, open the door. Oh, hi! Let's see. Please don't shout. I keep pressing the wrong thing. Oh. I'm not entirely sure if you're supposed to do it like this, but no. Oh, I'm gonna go with this. Wait, what did you get? You! Oh, you little... Locked. So... Yep. Okay, I have what I need, so might as well go. Okay, there's nothing here. Might as well. Wypuść go mnie, proszę. Błagam, wypuść mnie. Jak mnie nie wypuścisz, zacznę się drzeć i ściągnę ci nawet pół garnizonu. What are the subtitles? Prince, son of the Baroness. Spokojnie, Arian. Co tu robisz? Same thing as you're doing. A jak myślisz? Za co cię zamknęli? Zabiłem Foltesta.
podobno. Szkoda. Miałem nadzieję, że zrobię to osobiście. Słyszałeś coś o mojej matce? Foltes nie uczynił jej krzywdy? She's fine. He provided her protection. Foltes kazał niebieskim pasom strzec jej jak oka w głowie. Skurwiel. Powinien ją chronić ktoś szlachetnie urodzony. Baronet co najmniej. Musimy ratować życie. Dla mnie honor jest ważniejszy od życia. Co chcesz zrobić? To już nie twoja rzecz. Najpierw musimy się przedostać do składu Oliwy. Stamtąd można się wydostać na zewnątrz. Musisz mi pomóc. Brakuje mi sił. Poczekam tu. Wróć, jak oczyścisz przejście. Of course, typical. Oh, so you can sneak? Kinda? Część działa na cztery litery. Chuj. Nie, to trzy. Are you freaking... Co jest? Wait, where is your... Thank you for doing that. I was supposed to do that. Never mind. Ew. Oh, not that. Pomóż mi wstać. Okay. Let's go. Wrong way. Teraz schodami na górę. Tędy. Yes, I know. It's not that I just took the wrong turn. And I see another guard. It is gone. Drugie drzwi na lewo to skład Oliwy. Second. Wait. One. Okay. And you wanna get in her way? In her way? Chodź ze mną. Tu nie masz już nic do zrobienia. Mylisz się. Mam jeszcze wiele do zrobienia. Sam? Nie będę potrzebował niczyjej pomocy. To twoje ostatnie słowo? Żegnaj, Wiedźminie. I was never entirely sure how dense fire does against the solid brick. Okay, never mind. Oh, that makes more sense. Sword! Can I take the other one? No. And you wanna go. Is that truth? Maybe truth? Wait, I screwed it up. I'm gonna go into my inventory. And it's okay. So, okay. For some reason, he doesn't wanna fight. Hi. Friend or foe? Friend, okay. Nie musiałeś podpalać zamku. Miałeś me? Się przekraść, a nie przerąbać przez całe cholerne więzienie. Zostawiłeś mi klucz do kajdana, nie czapkę niewidkę. Triss, wszystko w porządku? Nie jestem już królewską doradczynią. Straciłam urząd. Dom w Wyzimie. Wiedźmińska kochanica. Dziwka królobójcy.
Tak się o mnie teraz mówi. Oh, we will clear our names. Ludzie gadają, co im się każe. Wiem, ale... Znajdziemy królobójcę, wtedy inaczej zaśpiewają. Roż o to zadba. Mylę się, szpiegu? Nie jestem szpiegiem. Ale z grubsza racja. Bez królewie to bezprawie. W Temerii rządzą teraz gnidy pokroju barona Kimbolta i Maravella. Tylko stary Natalis może zaprowadzić porządek. Natalis jest daleko stąd. Poza tym nie ma szans na koronę. Zbyt nisko urodzony, nie to co Kimbolt. Nie czas na polityczne dywagacje. Dowiedziałeś się czegoś o królobójce? Tydzień temu mój informator z Flotsam przesłał wieści. W towarzystwie Orveta widziano wielkiego, łysego mężczyznę, którego wygląd zgadza się z twoim opisem. W takim razie Flotsam. Jak długo potrwa żegluga? Kilka dni. Faktoria leży w lasach na granicy z Edirn. To terytorium Jorveta. Gotowi? Ruszajmy. Triss. Tak? Zejdźmy pod pokład. Zajmiesz się moimi ranami. Mhm. I opowiesz mi o Yennefer. Wszystko. Ze szczegółami, nawet tymi, o których wolałabyś nie mówić. Nawet tymi, które mogą boleć. Wszyscy na pokład! Uwaga na cumach! Chronić burtę! Cuma klar, kapitanie! Honor to jednak zabawna rzecz. Honor nakazał Arianowi podjąć nierówną walkę z potęgą Temerii. Gdy został pokonany, Honor ugiął kark Ariana, by ocalić życie jego ludzi. Lecz ten sam Honor nie pozwolił mu ocalić samego siebie. Podejrzewam, że nie jest na tym świecie łatwo, jeśli przylgnie do ciebie miano królobójcy. W dodatku komuś takiemu jak Geralt. Cóż za wyjątkowy pech. Znam go od dawna i wiem, że królowie, dwory i polityka obchodzą go tyle, co zeszłoroczny śnieg. Ale hej, nie zawsze dostajemy od życia to, co chcemy, prawda? Czasami przyjdzie nam przestawać z osobnikami tak oddychającymi jak Vernon Roche. Cóż, nie będę się tłumaczył. I ja miałem swoje powody. Rejs do Flotsam upłynął Wiedźminowi na rozmowach. Długimi wieczorami, gdy woda chlupotała za burtą, Triss opowiadała zapomniane historie o dziecku niespodziance i trudnej miłości łączącej go z czarodziejką Yennefer. Historię życia, któremu odebrano. Nudzę was? Nie odkładajcie tego dzieła, moi drodzy, albowiem za chwilę ktoś zupełnie wyjątkowy pojawi się na szubienicy. I really don't know what to think about all those different art styles combined. Because we have the default one for the gameplay, the different, like, brutal one. Girl's memories and this fable like one travel. It's interesting. Thank you.
Schowaj broń, elfie. Przyszedłem porozmawiać. Ukłoń się, stoisz przed koronowaną głową. Leżała do jego wysokości Demavenda, jaśnie oświeconego pana Edirn, suwerena Doliny Pontaru i tak dalej, i tak dalej. A ty kim jesteś? Przyjacielem nieludzi. Mam propozycję. Mów. Szybko i konkretnie. Za chwilę wróci krabopająk. Czego chcesz? Do tej głowy może dołączyć jeszcze kilka. Również w koronach. Mów dalej. Na początek Foltest. Ale potrzebuję pomocy, ledwo uszedłem obławie w Edirn. Przydały mi się dostęp do waszej sieci kryjówek, szlaków i w końcu wsparcie samych Skojatel. Nie chcę złota. Sława zabójcy również mnie nie interesuje. To dlaczego chcesz ich zabić? To długa historia. O, twój podopieczny dopadł Nekera. Pora iść. To jak, elfie, dogadaliśmy się? Flotsam powinno być za cyplem. Pójdziemy plażą. Pójdziemy? Znaczy kto? Ty i ja. Rekonesans. Idę z wami. Lepiej nie. Może być niebezpiecznie. Nie wiemy, jak nas przyjmą. Właśnie dlatego nie puszczę was samych. Ktoś musi się o was zatroszczyć. Co jest? Okres ma? Actually, I think that sorceress is the only one. Oh. Out of the three of us, I think she is the safest. Jakieś wieści od twojego tajemniczego informatora? Port jest zablokowany. Niektórzy kupcy tkwią tu od miesięcy. W lesie muszą być szlaki. W lesie rządzi Jorvet. Dobry, psia jego mać, dobry. As long as we don't see anyone's face. Wiesz, gdzie jesteśmy? This game is really w lesie. Beautiful. Bardzo śmieszne. Yeah. Wiesz, do kogo ten las należy? Niech zgadnę, do Jorveta? Wiem o Dolinie Pontaru więcej niż ci się wydaje. Również to, że Foltest zabrał tę ziemię Demavendowi kilka lat temu. Zdaje się, że brałeś w tym udział. Słyszycie? Śmierdzi elfem. You hear that it smells of an elf. To... Vernon Roche! Od 4 lat dowódca oddziałów specjalnych w służbie króla Temerii. Odpowiedzialny za pacyfikację Podgórza Mahakamskiego. Łowca elfów. Morderca kobiet i dzieci. Dwukrotnie odznaczony za męstwo w boju. Jorvet, zwykły skurwysyn. Długo czekałem na to spotkanie. Snułem plany, zastawiałem pułapki. A tu proszę, oto jesteś w moim lesie. Pomogłeś zabójcy mojego króla. Król czy żebrak, niewielka różnica. Jednego dłan mniej. Oh, no. Spróbujemy wziąć go żywcem. Przygotuj zaklęcie. Zagadaj go. Muszę się skoncentrować. Spróbuję. Złaź z drzewa i zakończmy to. Czekam. Jesteś tylko dłan, Vernonie Roche. Karaluchem. A z robactwem się nie pojedynkuje. Robaki się miażdży. Znowu ta stara elfia śpiewka. To znaczy, wiedźminie? Wiesz, ile razy widziałem takich jak ty? Dumnych Ensid, kryjących się po lasach.
maskujących swoją bezradność coraz większym okrucieństwem. Pomogłem zabić króla Karalucha. To jest bezradność? Wolność musimy sobie wywalczyć, Wiedźminie. Bo dobrowolnie nikt nam jej nie zwróci. Kolejny staruch w skórze młodzieńca. Próbujesz zamaskować oczywistą prawdę wyszukanymi słowami. Oczywistą prawdę? Nie o rasę tu chodzi, nie o wolność, nawet nie o zemstę. Jesteście tu, bo ktoś wam kazał, a teraz zwyczajnie was wykorzystuje. Może ma koronę na głowie, może magiczną różdżkę u boku, a może zarządza gildią. Ale na pewno nie obchodzi go wasza wolność, wasza sprawa, ani wasze uszy. Tak było z Nilfgaardem i tak jest teraz. Mylę się? Te czasy się skończyły. Nikt więcej nie będzie wykorzystywał Skojatel. Kogo chcesz przekonać? Mnie? Samego siebie? Czy łuczników ukrytych w krzakach? Triss, teraz! You screwed up, Triss, you know that? Adam Quinn, Sparstel Orvox. To chyba powinno wystarczyć. W porządku, Triss? Piękna. Trzeba było zaczarować łuczników. Idą! Geralt! Czar dalej działa! Nie oddalaj się! Co się dzieje? Nie ma komu wyczarować więcej motylków, więc spieprzamy! Na statek? Nie, z tamtej strony jest ich jeszcze więcej. Musimy się przebić w stronę Wlotsa. Łapy precz z mojego tyłka. To ty, Rosz? A myślałaś, że kto? Nie jestem workiem kartofli ani cholernym komandosem, jestem kobietą! Zauważyłem! Zaraz zmiotuję! Przynajmniej umrę z ręką na ślicznym tyłeczku! Na pewno nie na moim! Utrzymam zaklęcie. Dalej, idziemy! Nie trzęść tak, muszę się skoncentrować! Jesteś cała? Tak, w porządku. Jest. Co się dzieje? Widzę tylko twoje buty! Gdzie jest ta cholerna przystań? Keep on going. Zaczynam wierzyć, że wyjdziemy z tego cało. Triss, bariera blednie. Triss? Szybciej! Jeszcze trochę magii. Tylko troszeczkę. Geralt! Zabij ich wreszcie! Okay. I can hear them, but I don't see anyone. Wiewiórki atakują! Alarm! Wiewiórki! Mają magów! Przygotować się! Keep on moving, keep on moving. Don't worry about me. Znasz go? Całkiem dobrze, ale on i tak nic nie pamięta. Tylko dlatego udało mi się go tak łatwo zaskoczyć i zabić Foltesta. Ale nie obawiaj się, Elfie. Znam sposób na Geralta. Oh, za dużo czarowania w zbyt krótkim czasie. Widziałeś? Tak. Jorvet i królobójca. Żyjecie? Kto wy? Znaczy się, kim jesteście? Jestem Wiedźminem. Kupiec korzenny Emyr Varemreis. Kupiec? Korzenny. Aha. A ta? Dobry człowieku, cudem uniknęliśmy śmierci. Bądź tak miły i powiedz, gdzie możemy odpocząć. Później wszystko wyjaśnimy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Rację macie. Na rynek idźcie, może na egzekucję zdążycie.
wichrzycieli wieszać będą. Krasnoluda i barda jakiegoś. Tam karczma, Zamtus, odpocznieta. Na pewno skorzystamy. W szczególności z Zamtusa. Bywaj zdrów. Kupiec korzenny. Podejrzany. Niewielki podeszły pod same mury. You need to think about a better disguise, Vernon, really. To ich ścigały elfy. Can I live on? Please. I have 2 out of 2. Throw daggers. Yes, please. Okay, where do you wanna go? Why are we going this way? Please? Okay. So many people talking. And this is place that crashed my... Wait, examine? What can I examine? This is the place that crashed my game. The first time I tried to play. Wanted there or dead or alive. The elf, Yorvip. Exceptionally ruthless commander of unit of squirrels. It is hereby announced that a rich reward has been set for killing the Chiron, the hatred river beast. Guys. Guys. In orbit. Jaskier Izoltan. Mój informator. No to pięknie. Masz jakiś plan? Improwizujemy. Bez zabijania. Zajmiemy się tym. Geralt! Geralt! Tutaj! Pomóż! Okay, I kind of know the character of Jaskier Dandelion. Hycel. Ty, białowłosy, cofnij się! What's going on Za here? Co ich wieszacie? Groźnie nie wyglądają. Za kumację z wiewiórkami! Nieludzkie ścierwa! Jaskier to też elfi szpieg? On to akurat za rozpustę zawiśnie. Za co? Bard dostał stryczek za rozpustę. Tak głosi wyrok. A wyrok, panie Wiedźmin, to już nie byle co! I've heard enough out of my Nie way, wydaje please. Mi się. Z drogi. Uważaj, odmieńcu! Za takie słowa możesz stracić język. Całemu garnizonowi nie dasz rady. Jesteście sami. To sławny Geralt z Rivii, Wiedźmin, czarownik! Tutaj rządzi komendant Loredo. I tylko jego rozkazów słucham. Zabierajcie się stąd, przebierańce, albo was porządnie obić każę. Jesteś hańbą dla munduru, który nosisz, ty mały, obesrany kmiocie. Że jak? Chłopy, chodźcie, no tu trzeba im przetrzepać skórę. Spróbuj, chamie. Na nich! Vernon. Po jajach go, po jajach! Znajdzie się miejsce i dla takiego bobabrańca. Okay, quick time, więc. A ty co, odmieńcu? Też chcesz zatańczyć na stryczku? No, chodź, chodź. Znajdzie się miejsce i dla takiego babrańca. Patrzcie, ludziska! Podnosi rękę na wózce! A ty co, odmieńcu? Też chcesz zatańczyć na stryczku? No, chodź, chodź. Znajdzie się miejsce i dla takiego popaprańca. Patrzcie, ludziska! Podnosi rękę na Leć, odmieńca! No, chodź, chodź. Znajdzie się miejsce i dla tak... Was there any way for us to
do all that before they hang the elf woman? Hi, Zoltan. Co się tu kurwa dzieje? Pytam, co się tu w pizdę palec wyprawia? Melduje, że precz mi z oczu, koniczyna! Nie potraficie nawet powiesić kilku pierdolonych bandytów! A ty lepiej stój spokojnie, łapy od broni. To miejsce służy albo do wieszania, albo do przemawiania. Co wybierasz? Who are you? Ty tu dowodzisz? Bernard Loredo, komendant Flotsam. Wybacz, że się nie przedstawiłem. I don't want trouble. Niektórym puściły nerwy, ale to twoi ludzie zaczęli walkę. A co mnie to obchodzi? Oni zaczęli i ty skończyłeś. Broniłem swoich przyjaciół. Puścisz ich? Coś kiepską kompanię sobie dobrałeś. I know. Prędzej wypuszczę złodzieja. Spokojnie, żartuję. Nienawidzę złodziei. Mogę urządzić tu jeszcze jedno przedstawienie. Tym razem krwawe i nie na pokaz. Albo się dogadamy. Mów. Chwilę, Wiedźminie. Słuchajcie, ludzie! Pewnie słyszeliście o tym, co stało się w czasie bitwy o zamek La Valette. Niestety to prawda! Król Foltest nie żyje! Prawdopodobnie Skojatel brali udział w tym ohydnym morderstwie. Dlatego nikt nie może być pewny swojego bezpieczeństwa. I dlatego dziś na ulicę Flotsam wyjadą wozy z bronią. Obowiązuje stan wyjątkowy. Czekajcie na rozkazy! Bądźcie gotowi do walki! Bądźcie gotowi pomścić swojego króla! A teraz rozejdźcie się do domów! So... nice show. Ładna mowa. Równie dobrze mogłeś powiedzieć, że to nie ludzie zabili Foltesta. Moi poddani i tak wiedzą, kto jest wrogiem. W lesie nie mogą sobie pozwolić na moment nieuwagi, bo będą trupami. Za to w mieście jest na pewno mnóstwo przyjaznych nieludzi. Ale dookoła mamy bezlitosny las. I jeśli pozwolimy wedrzeć się do miasta jego agentom, nikt z nas nie przeżyje. Skojatel żywcem nas obedrą ze skóry. Dlatego nawet na chwilę nie możemy dać się uśpić złudnemu poczuciu bezpieczeństwa. A co z nimi? Egzekucji nie będzie. Póki co. Powiedzmy, że rozpatrzę ich sprawę ponownie. Szubienica to nie miejsce na rozmowę. Pogadamy u mnie, Wiedźminie. Twoi koledzy są wolni, ale mają zakaz opuszczania miasta. Czekam na ciebie wieczorem. Przyjdź po zmroku. Wcześniej będę zajęty. A, i jeszcze jedno. Witamy we Flotsam. Thank you. Oni naprawdę chcieli nas powiesić. Zabić. Ja nie wiem. Nie chciałem spalić tej wieży. Już w porządku, Jaskier. Chodźmy stąd. Jesteśmy twoimi dłużnikami, Geralt. No, a teraz do karczmy. Chodź, Jaskier, napijesz się, przejdzie ci. A przy okazji opowiemy Geraltowi historię o zaściankowości, hipokryzji i rozpuście. Okay, but I'm gonna end this part here. So for now, thank you very much. Stay alive and see you soon. Bye! To czy